Wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa. Obrona wiecznego synostwa. Przedmiotem dzisiejszego spotkania będzie przyjrzenie się kilku dowodom biblijnym wskazującym, że druga osoba Trójcy istniała jako syn przed wcieleniem, a nawet w przeszłej wieczności. Bo co mówi Pismo? List do Rzymian, 4, 3 werset. Z modlitwą i uwagą przeszukajmy Pismo Święte, aby ustalić, czy Jezus Chrystus stał się Synem Bożym w pewnym momencie historii, czy też odwiecznie istniał jako Syn Boży. Będąc w obecności miłości Ojca i spoczywając w rozkoszy i społeczności na łonie Ojca jeszcze przed założeniem świata. Tutaj mamy kilka takich miejsc. Jana Ewangelia, 17, 5 werset. Jana, 17, 24 werset. I Jana, 1, 18 werset. To przez Syna wszystkie rzeczy zostały stworzone, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Przez Niego wszystko zostało stworzone, a On jest przed wszystkim i przez Niego wszystko się stało. Kolosan 1, 13 i 17 werset. W liście do Kolosan, 1, 13 werset, wierzący zostaje poinformowany, że został przeniesiony do Królestwa Jego, czyli do Królestwa Ojca, do Królestwa Jego, czyli do Królestwa Jego, ale Jego, czyli Ojca, umiłowanego Syna, tak? Czyli do Królestwa Syna, który jest Synem Ojca. Tak to sformułowanie tutaj brzmi, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego. Czyli jest to mowa o Ojcu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego. A więc Kolosan 1, 13 werset pokazuje nam, że wierzący jest przeniesiony do Królestwa umiłowanego Syna Ojca. Dosłownie Syna Jego miłości. Kolejne wersety z tego 1 rozdziału Kolosan zawierają szereg wskazań, zaimków, z których wszystkie odnoszą się do Syna miłości Ojca. Na przykład werset 13. Zauważmy, popatrzmy, niech to będzie wiadome dla nas, że wszystkie 15 wskazań, 15 zaimków w wersetach od 15 do 20 włącznie znajduje się w zestawieniu z rzeczownikiem syn, który jest w wersecie 13. Każde zdanie zależne oznajmia zatem jakąś nową chwałę Syna, do którego wszystkie się odnoszą i w którym wszystkie łączą się w harmonii. Można powiedzieć nawet transcendentnej harmonii. Dlatego w liście do Kolosan, 1, 16 werset, czytamy, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Syna,
Wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Syna Jego miłości. Syn Boży musiał zatem istnieć jako Syn w czasie stworzenia, na długo przed swoim wcieleniem. Ci, którzy upierają się, że Chrystus nie stał się Synem Bożym aż do wcielenia, muszą nadwyrężyć jasną interpretację tego wersetu. Być może wyjaśniliby to w następujący sposób. Zgodnie z tym tekstem wszystko zostało stworzone przez Syna, ale w czasie, gdy wykonywał On swoje dzieło stwórcze, nie był Synem Bożym. Był wiecznym Bogiem, ale nie stał się jeszcze Synem Bożym, aż do swoich narodzin tysiące lat później. Apostoł Paweł odnosi się do Stwórcy jako do Syna Jego miłości, ponieważ teraz znamy Go pod tym tytułem, mimo że nie był umiłowanym Synem Ojca w czasie stworzenia. Również w czasie stworzenia pierwsza osoba Trójcy nie była jeszcze Ojcem. Były to role, które miał przyjąć później. Tak jak możemy odnieść się do faktu, że prezydent George Bush grał w drużynie baseballowej na Uniwersytecie Yale, mimo że w rzeczywistości nie był prezydentem, gdy studiował na Yale. Tak moglibyśmy powiedzieć, że Syn Boży stworzył wszystkie rzeczy, mimo że nie był Synem Bożym, kiedy wykonywał swoje twórcze dzieło. Strasznie to nie poparte tym, co mówi nam tekst Słowa Bożego, ale takie twierdzenia niestety pojawiają się w przestrzeni i tutaj jest wyraźnie powiedziane, jak bardzo jest to niebiblijne. Tak więc ci, którzy upierają się, że Chrystus nie był Synem Bożym aż do wcielenia, muszą nadwyrężyć jasną interpretację tego wersetu z Kolosan. Takie skomplikowane wyjaśnień jest bardzo wątpliwe. O wiele lepiej jest po prostu zaakceptować, przyjąć proste stwierdzenie tekstu, który mówi, że Ojciec stworzył wszystkie rzeczy przez Syna swojej miłości. Najbardziej normalnym i naturalnym znaczeniem tego fragmentu jest to, że w czasie stworzenia istniał On jako umiłowany Syn Ojca. I list do Hebrajczyków, 1 rozdział, 2 werset, wskazuje nam, że w dniach ostatecznych przemówił do nas przez Syna swego, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego też stworzył wszechświat. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 2 werset. Werset ten jest podobny do fragmentu z listu do Kolosan, ponieważ widzimy, że identyfikuje Stwórcę jako Syna Bożego. To przez Syna Ojciec stworzył wszechświat, ponieważ Duch Święty przypisuje stwórczą aktywność Synowi, Jego istnienie musiało poprzedzać istnienie wszechświata, który powołał do istnienia. W oparciu o ten werset John Nelson Darby doszedł do wniosku, że jesteśmy zatem usprawiedliwieni, mówiąc o Synu jako będącym Synem przed wszechświatem. A więc jesteśmy usprawiedliwieni, mówiąc o Synu jako istniejącym, jako Syn przed wszechświatem. Także inny biblista, Wine, umiejętnie ukazuje znaczenie tego wersetu dla doktryny wiecznego synostwa Pana Jezusa Chrystusa, wskazując, że celem podkreślenia słowa syn w wersecie drugim nie jest przekazanie idei, że Bóg przemówił do nas w tym, który stał się Jego Synem, ale że uczynił to w tym, którego związek z Nim jako Synem jest wcześniejszy, zarówno od stworzenia, jak i od
jego wcielenia. Fragment ten sam w sobie jest świadectwem preegzystującego synostwa Chrystusa, czyli takiego, które było, istniało, egzystowało wcześniej, przed wszechświatem. I tutaj mamy jasne świadectwo listu do Kolosan i listu do Hebrajczyków. Ponieważ Bóg nie tylko przemówił do nas w tym, który jest Jego Synem, ale przez Niego stworzył światy, wieki, wynika z tego jasno, że ten, przez którego Bóg stworzył wszechświat, stał w relacji do Niego pod tym względem jako Jego Syn. Także mamy określenie jednorodzony od Ojca. I to mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 14 werset. I widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca. Jan, apostoł, ujrzał boską chwałę jednorodzonego Ojca. Nawet jeśli przyjrzymy się temu fragmentowi, to widzimy, że jest to boska chwała jednorodzonego od Ojca. Jedynego Syna Bożego. William Hendrickson doszedł do wniosku, że Jana 1,14 musi odnosić się do trynitarnego synostwa Chrystusa, to znaczy do faktu, że jest on Synem Bożym od całej wieczności. Hendrickson kontynuuje. Przemawia za tym kontekst. Jana 1 rozdział, 1 werset i 1 rozdział, 18 werset. I takie fragmenty jak Jana 3,16, Jana 3,18, które dowodzą, że Syn był już jednorodzony przed swoim wcieleniem. Synostwo wskazane tutaj było obecne od wieczności. I to jest kluczowy fakt. Także mamy Ewangelię Jana, 1 rozdział, 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, On sam oznajmił. I tutaj warto wspomnieć o bracie Belecie, który zadał to pytanie tym, którzy nauczają, że Chrystus nie był Synem Bożym aż do wcielenia. I to pytanie brzmiało, czy Ojciec nie miał łona, dopóki dzieciątko nie narodziło się w Betlejem? Następnie odpowiada na to pytanie. Rzeczywiście jestem całkowicie pewien, jak sugeruje to pytanie, że miał od całej wieczności. Łono Ojca było wiecznym mieszkaniem, którym Syn cieszył się w niewysłowionej rozkoszy Ojca. Ewangeliści Mateusz i Marek po raz pierwszy zauważają Jego synostwo Boże podczas Jego chrztu. Mamy to poświadczone w Ewangelii Mateusza 3 rozdział, 17 werset oraz Marka 1 rozdział, 11 werset. Łukasz cofa się jeszcze dalej i zauważa to przy Jego narodzinach. I widzimy, że Łukasza, Ewangelia, 1 rozdział, 35 werset. Ale Jan cofa się jeszcze dalej, nawet do niezmierzonej, niewypowiedzianej odległości wieczności i ogłasza Jego synostwo na łonie Ojca. I tutaj warto zauważyć tą właśnie konsekwencję, że tutaj jest kluczowa kwestia dotycząca tego, że Ojciec miał łono już w przeszłej wieczności. Baranku Boży, łono Ojca Twego zawsze było Twoim mieszkaniem, mówi jedna z pieśni. Grecka konstrukcja Jana 1 rozdział 18 werset jest znacząca w odniesieniu do doktryny wiecznego synostwa. Według Charlesa Hodgesa czas teraźniejszy
czasownika poprzedzonego przedimkiem, ten, który jest lub ten, który zawsze istnieje, wyraża trwałe istnienie. Ten, który jest, był i zawsze będzie na łonie Ojca. To jest najściślej z Nim zjednoczony. Łajn z kolei, dobrze znany ze swojego greckiego słownika ekspozycyjnego, napisał cenną książkę, w której broni wiecznego synostwa Chrystusa, jego komentarze do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 18 werset, są godne uwagi, dlatego ja je tutaj postaram się w miarę z grubsza przytoczyć. Wyraźna implikacja preegzystującego synostwa Chrystusa, podana w wersecie 14, jest potwierdzona w wersecie 18, oczywiście pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Przez opis Syna jako tego, który jest na łonie Ojca. Zastosowana frazeologia to przedimek określony z imię słowem teraźniejszym czasownika być, czyli ten, który jest na łonie. Ta forma wyrażenia zapewnia to, co jest praktycznie opisem tytularnym i należy ją odróżnić od użycia zaimka względnego z czasem teraźniejszym czasownika być. Kto jest? Gdyby intencją pisarza było stwierdzenie, że syn jest obecnie na łonie ojca, w przeciwieństwie do czasu w przeszłości, kiedy nie był w tej pozycji i relacji, użyto by zdania względnego, to znaczy zaimka względnego w czasie teraźniejszym. To jest hos esti, który jest. Konstrukcja imię-słowowa przedimek określony z imię-słowem teraźniejszym bycie nie jest zatem ograniczona w czasie. Tutaj konstrukcja przekazuje ponadczasowy opis wyrażający charakterystyczny stan i relację istoty. I to jest bardzo ważne. To, że jest on jednorodzonym synem, który jest na łonie ojca, wyraża zarówno jego wieczną jedność z ojcem w bóstwie, jak i niewysłowioną zażyłość i miłość między nimi. Syn dzielący wszystkie rady Ojca i cieszący się wszystkimi jego uczuciami. Łono Ojca zawsze było i zawsze będzie miejscem zamieszkiwania Syna. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 18 werset, niepodważalnie naucza, że Syn Boży ma doskonałe kwalifikacje do bycia objawicielem niewidzialnego Ojca, ponieważ od całej wieczności istniał na łonie Ojca. On jest tym, który zawsze jest i zawsze istnieje na łonie Ojca. Jak powiedział jeden z komentatorów, Matthew Henry, od wieczności leżał na łonie swojej szczególnej miłości, drogiej mu, w której był bardzo zadowolony, zawsze była jego rozkoszą i to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. W kolejnym fragmencie tego cyklu zajmiemy się tematem tego, że Bóg posłał swego Syna i zaczniemy od pierwszego listu Jana 4:14, 4:10, Jana 20:21 i Galacjan 4:4, czyli kolejna część będzie o wiecznym synostwie Pana Jezusa, wywodzonym z tego, że Bóg posłał swego Syna. Niech Bóg wam błogosławi.